boisku. Drużyna właściwie jest, za chwilę dołączy Warta i o godzinie 18.30 startujemy z zaległym spotkaniem czwartej Ligi Wielkopolskiej. To jest 20. kolejka, która była rozgrywana w całości, prawie że w całości, awansem. Iskra Szydłowo zremisowała z Odolanowią Odolaną 0-0, Winogrady Poznań, Warta Mięczyków 0-3, Obra Kościan, GKS Dopiewo 5-1, Central Ostrów Wielkopolski, Lubuszanin, Trzcianka 1-2, Ostrowia 1909, Ostrów Wielkopolski, Wilczyn 3-1, Pogoń Nowe Stal Mierzyce, Polonia 1912, Leszno 4-2, Wiktoria Ostrzeszów, Wiktoria Września 1-3, 25 listopada kolejny mecz Polonia Kępno, Kotwica Kórnik 1-4, LKS Gołuchów Olimpia Koło 4-1. I został nam już tylko mecz Warty drugiej z Tarną Wiołą Tarnowo Podgórny. Runda jesienna powoli się kończy, jeszcze czeka warciarzy jedno spotkanie wyjazdowe z Lubuszaninem Trzcianka i ono odbędzie się w sobotę o godzinie 12. A jeśli chodzi o mecze domowe, to dzisiaj ostatnie takie spotkanie w tym roku kalendarzowym. Do pierwszego bliska, a więc poznanie składu, jaki grają oba zespoły. Tarnowia Tarnowo Podgórne, numer 31 w bramce Sebastian Lorek, z czwórką zagra Mateusz Przybyszewski. Numer 6 Szymon Jerzewski, 7 Bartłomiej Graczyk, 8 Kamil Wambierski. Numer 9 Błażej Telichowski, 10 Marcin Mazurek, 13 kapitan Maurycy Niemczyk, 15 Jakub Smura, 18 Patryk Janeczek, 24 Mateusz Malczyk. Kacper Bogdański, Artur Dorna, Paweł Kowal, Maciej Frankowski, Tomasz Skiba. Trenerem gości jest Szymon Bartkowiak, fizjoterapeutą Alicja Nawarów, a kierownikiem drużyny Krzysztof Zawadzki. I skład gospodarzy Warta Poznań, Stroja Zielonych, numer 1 w bramce Bartosz Trubę, 2 Stanisław Jarysz, 3 Szymon Soiński, 4 Hubert Kaptur, 5 Albert Czerkowski, 6 Mateusz Wojciechowski, numer 9 Filip Węcikowski, 10 kapitan Maksymilian Lisowski, 11 Antonio Asani, 28 Mikołaj Stangel, 22 Jakub Kuteski, na ławce rezerwowej Dara Roszki, 24 Korbin, Mateusz Sołtysiak, Maksymilian Kuteski, Kamil Ziętkowski, Eryk Waźlak, Maksymilian Otman i Dominik Konopacy. Trenerem Warty drugiej Bartosz Majczak, jego asystentem Przemysław Kuteski, kierownikiem drużyny Arkadiusz Smyk, a trenerem Warty Adam Riba. Jako sędzia ogólny spotkanie prowadzi Mikołaj Kalinowski, jego asystentami są Łukasz Chłumski i Michał Wieczorek, sędzią technicznym Weronika Kozłowska. Uważaj! Łatwo!
Musi być szybciej! Pójdź, pójdź,
Asad! Dobra, brakuje!
Uważajcie, rzuca daleko! To trzeba po pierwszym oczy widzieć! Pokaż! Dawaj, pokaż się! Musia zawrzeć! Okej, po drugie! Graj! Paweł, no nie może zawrzeć się, przechodzimy! Wysoko, właśnie wysoko! Ej! Dawaj, chodź rozwoje!
Dawaj! 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 Dawaj!
kurwa, łupy schował. Jeszcze Mazi, dawaj Mazi. Lecy, lecy, masz kamcio. Środek pan, środek pan. Ta 9 minuta spotkania i mamy otwarcie w wyniku, a zdobywcą bramki dla Warty drugiej Poznań Antonio Asani, numer 11. Warta druga, Tarnowia, Tarnowia pod Górne, 1-0. Teraz po tej. Teraz po tej.
Widzę światło, okej? Okay. Zieloni idą za ciosem, 32 minuta, Jakub Poterski, numer 22 i Warta Druga Poznań prowadzi Starnowią Tarnowo Podgórne 2-0. Dawaj, wyjazd! Brawo! Ale piłkę!
A zobacz, 0-0, 0, reaguj już! Z linią, hej! Odcinaj węza! Kontaktowa bronka dla Kalnego i Ejzowicza na tej Malczuk numer 24. Zwarta druga Polska Internowia Karnowo Podgórne 2 do 1. Dzień!
zamykaj! Halo! Halo! Lewa ręka! Druga! Uderz! Kurwa! Sędzia Mikołaj Kalinowski doliczył co najmniej jedną minutę do regulaminowego czasu pierwszej połowy. Zakończenie pierwszej połowy przez Wartę drugą Poznań. Filip Będzikowski grający z numerem 9 trafia do siatki i Warta druga prowadzi z Tarnowiem Tarnowo-Podgórne 3-1. Przed nami 15 minut przerwy i wkrótce druga połowa tego meczu.
Teraz sesja, 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 ses
Gości, żółta kartka dla Mateusza Malczyka, numer 24. Tam jesteś! Ale masz parcia!
Bartosz Dubel, bramkarz grający z numerem 1. Jest! Jeszcze! 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 Jeszcze!
Zmiana w zespole Zielonych, boisko opuszcza strzelec bramki na 3-1 Filip Węcikowski, a jego miejsce zajmie Eryk Wlaźlak, ten z numerem 23. Dobra, 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 d
Maksymilian Lisowski, zastępuje go Maksymilian Chyżyk, numer 18. Do numera!
Oh!
można czekać pana Radomia. Gości żółtą kartkę otrzymał Błażej Telipowski, numer 9. Dawaj, 2 na 1, chodź!
blokada, a teraz na skórze ty się blokada. Lewa ręka, Stachu! Minuta spotkania, boisko opuszcza strzelec jednej z bramek Antonio Asani, a zastąpi go Kamil Ziętkowski, numer 19. Żerko! Lewo! 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 Lewo!
Puszcza piłkę! Dawaj, dzieta, posuwaj! Dawaj, tam gdzie jesteś potrzebny! Jest Sheldon! Osiemdziesiąta dziewiąta minuta spotkania, czwarta bramka dla Warty drugiej Poznań. Do siatki trafił Eryk Blaźlak, numer 23. Warta druga Poznań, Tarnowia, Tarnowo Podgórne, 4-2. Zmiana w drużynie rezerw zielonych, boisko opuszcza Mateusz Tysiak, za którego będzie grał Maksymilian Woltman, numer 20. Sędzia Mikołaj Kalinowski doliczył co najmniej 5 minut do regulaminowego czasu drugiej połowy. Zmiana w drużynie zielonych, boisko opuszcza Szymon Szoiński, za którego zagra Dominik Konopacki, numer 29. Ta zmiana już za moment. Teraz nie! Teraz nie! Teraz nie! W
przystały w fragmencie. Pokazane robimy! Nie! Nie! No nie, no nie teraz! Było wcześniej! Co mi kurwa kiedy zmianę zrobić? Dogadajcie się z panem! Nie robimy! Była piłka nasza, była! Jedź! Teraz możemy! Przynaszym! I teraz mamy właśnie zmianę w drużynie warty drugiej. Udział w meczu kończy Szymon Soński, za niego zagra Dominik Konopacki, numer 29. Przed z drugiej strony, nie? I mamy koniec spotkania. Warta druga Poznań wygrała z Tarnowem. Tarnowo Podgórne 4-2. Bramki dla Zielonych zdobyli Antonio Asani, Jakub Poterski, Filip Węcikowski, a także Eryk Żlaźlak. Za gości trafiali Mateusz Marczyk i Artur Dorna. To już było ostatnie domowe spotkanie Zielonych, ale jeszcze w sobotę o 12 mecz wyjazdowy z Lubuszaniem Trzcianka. Zabezpieczenie medyczne podczas tego spotkania zapewniła firma STOK. Dziękujemy. Dziękuję też wszystkim, którzy tutaj to spędzili w Zielisku Wielkopolskim ten mroźny wieczór. Dziękuję tym, którzy śledzili relacje w serwisie YouTube. Na meczach domowych widzimy się dopiero wiosną. No i przed nami jeszcze ostatni akcent jesieni w czwartej lidze, czyli wyjazdowe spotkanie z Lubuszaninem Trzcianka. Do zobaczenia i do usłyszenia.